Cześć, to ja Kamil, a dzisiaj gramy w retro i będziemy grać na jednej z moich ulubionych retro konsol, czyli Sega Mega Drive 2. Podłączono ją do starego tutaj telewizora, a będziemy dzisiaj grać w klasykę na tą konsolę, czyli Sonic the Hedgehog. To jest taki mały jeżyk, którym przemierzamy świat. Zobaczcie razem ze mną, jak wygląda ta gra. Ta gra ma już trochę lat, ale nadal pięknie działa. Będziemy obraz nagrywać z tego telewizora, więc nie będzie jakaś super ekstra jakość, ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze razem ze mną bawić. No i łapiemy wszędzie te ringi, czyli te krążki, które pozwalają nam chociażby nieraz ocalić skórę, bo jak ktoś nas przez przypadek zaczepi, to tracimy wszystkie krążki, musimy je łapać, bo w momencie, kiedy nie będziemy mieć krążków i ktoś nas dotknie, no to właśnie, to nas zabije. I tak wygląda właśnie cała ta gra. Gra nie jest prosta. Jak widzicie, jest ogromna dynamika w tej grze. Wszystko porusza się bardzo szybko. Bardzo dobrze jest znać tą grę na pamięć, wszystkie jej plansze, żeby gdzieś się nie zgubić. No i przede wszystkim w tej grze się głównie skacze, bo tylko jak skaczemy i nasz jeżyk się obraca, tylko wtedy może pokonywać przeciwników. No i mamy też planszę oczywiście z bossami, na końcu niektórych aktów są bossowie, których musimy pokonać. No i zwykle zajmuje mi kilka czy kilkanaście podejść, żeby pokonać danego bossa, także nie jest to prosta gra. E,
W grze mamy plansze bonusowe, w których poruszamy się trochę inaczej niż we wszystkich innych. Chociażby w tej planszy nie ma grawitacji takiej klasycznej. Ma piękną grafikę, świetną muzykę, naprawdę świetne dźwięki. Typowa automatowa gra, która daje radość na wiele godzin, na wiele monet. No, dzięki starej konsoli mogę ją grać w domu. Sonic wyszedł też na wiele innych konsol potem jako taki remastered. No ale klasyka to jest konsola Sega. I tak jak mówię, ja mam Mega Drive 2, więc już taką poprawioną wersję Segi, na której można grać wiele fajnych tytułów. Dzięki, że byliście ze mną. Razem ze mną pograliście w Sonic the Hedgehog na konsoli Sega Mega Drive 2. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał, no i subskrypcję tego kanału. Za tydzień kolejna retro gra i już niekoniecznie na tą konsolę, żeby Wam się konsola za bardzo nie znudziła. Do zobaczenia, cześć!